Witam Cię na Flow Summit 2022. Ja nazywam się Iza Kopp i jestem dyplomowanym terapeutą ustawień systemowych, life and business coachem systemowym i trenerem rozwoju. Od 2021 roku jestem też założycielką i dyrektorem Europejskiej Szkoły Systemowej z siedzibą we Wrocławiu. Dzisiaj chciałabym zaprosić Cię na chwilę spotkania z sytuacjami kryzysowymi. I pokazać Ci, jak od strony systemowej to, co jest trudnością, zastojem i utknięciem, przekuć na zasoby. Jeden. Czym są zasoby systemowe? Wiele osób ma takie podejście, że zasobami jest tylko to, co przynosi nam przyjemność, przyczynia się do odczuwania radości i pozwala nam na to, żebyśmy odczuwali i doświadczali lekkości. Nasze zasoby są we wszystkim, co dostajemy od naszych rodów, i w tym co trudne, i w tym co ciężkie, i w tym co lekkie. Wszystko to, co twoi przodkowie przechodzili bardzo ciężkiego, trudne kryzysy finansowe, problemy ze zdrowiem, to, czego doświadczali przesiedlając się z jednych krajów, z jednych miejsc do drugich, czasami bardzo odległych, straty finansowe, straty w ludziach, straty emocjonalne, przez które przechodzili, jest także Twoim zasobem. A największym zasobem jest to, do czego oni w trakcie przechodzenia przez te trudności doszli. Bardzo wielu moich klientów, z którymi pracuję, ma takie przeświadczenie, i to się zadziewa zupełnie podświadomie, że te ciężary naszych przodków powinniśmy my także odtwarzać że powinniśmy z takiej systemowej solidarności z nimi mieć tak jak oni. Dlatego, że wtedy, kiedy mamy leżej i lepiej niż oni, Wewnętrznie na poziomie jednego z sumień nie przynależymy do nich. Jesteśmy oderwani od tego, przez co oni przeszli i czego doświadczyli. Ale system, absolutnie każdy system, który tworzysz, i na poziomie rodziny, i na poziomie społeczeństw, w których funkcjonujesz w pracy, w jakichś stowarzyszeniach, w klubach sportowych nawet. Wymaga, potrzebuje ciągłego poszerzania swoich granic i kompetencji. Dlatego wtedy, kiedy idziemy do przodu, kiedy doświadczamy czegoś, co jest zupełnie nowe, czego nasi rodzice i dziadkowie nie doświadczyli, wtedy system jest ubogacany. A pójść do przodu możemy tylko wtedy, kiedy nie powielamy tych starych trudności. Wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie twoje dziecko, i patrząc na to, że boli cię noga, złamana noga. Chciałoby, czując przynależność do ciebie, z miłości do ciebie, zrobić sobie dokładnie to samo. Nie jest ci to do niczego potrzebne, a twoja radość powiela się i rośnie wtedy. Kiedy Twoje dziecko może być wolne od Twoich ciężarów? Nasze zasoby są i w tym, co lekkie, i w tym, co trudne. Ale w tym, czego my doświadczamy trudnego, a nie w tym trudnym, które doświadczyć chcemy za naszych przodków. 2. Czym systemowo jest przechodzenie przez kryzysy? Każda sytuacja, której doświadczasz, jest trochę jak pójście do kolejnej klasy w szkole podstawowej. W pewnym momencie, lekcja, jakiej miałaś albo miałeś doświadczyć, na tym poziomie kończy się. Jeżeli za długo zostajemy na jakimś poziomie, na przykład za długo zostajesz w pracy na tym samym stanowisku albo w tej samej firmie, 10, 15 lat. Albo jeżeli w relacji z partnerem nie umiecie stawać do trudnych, bardzo trudnych tematów i one wszystkie są wypierane albo zamiatane pod dywan, to w pewnym momencie docierasz do takiego miejsca, gdzie te wszystkie nagromadzone historie, które miały Cię nauczyć czegoś, żebyś mogła albo mógł pójść dalej, tworzą Taki zastój, z którego już nie umiesz wyjść, wtedy pojawia się kryzys. Systemowo kryzys jest możliwością pójścia dalej. W każdym systemie, czy rodzinnym, czy społecznym, czy systemie tworzonym przez ciebie z Twoim partnerem, są takie momenty, kiedy wędrujemy level up. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu, z powodu traum, których doświadczyłaś albo doświadczyłeś kiedyś i lęku, że pójście dalej może być niebezpieczne, albo z powodu zapisu systemowego, że kiedy wychodzisz do czegoś nowego, może wydarzyć się coś trudnego, albo z jakiegokolwiek innego powodu, który teraz przychodzi Ci do głowy, a o którym nie powiedziałam, Zatrzymujesz się w miejscu, na pewno pojawi się kryzys. I ten kryzys jest takim alertem, taką czerwoną lampką, która zapala się, żeby wskazać ci, że coś się właśnie skończyło. I na poziomie systemowym, i na poziomie Twoim osobistym. Na poziomie systemowym to są sytuacje, w których Twój system dał Ci z tego obszaru. W którym pojawił się zastój, wszystko, co miał ci do dania. A teraz ty musisz w swojej wewnętrznej dorosłości zrobić krok do przodu i pójść dalej. Dla swojego rozwoju, ale też dla rozwoju i poszerzenia granic Twojego systemu, bo wszystko to, czego doświadczysz nowego, czego nie doświadczali Twoi rodzice, dziadkowie, wujkowie, będzie. Zasymilowane, będzie dołączone do świadomości Twojego systemu, z którego jesteś. I wszystko to nowe, czego Ty się nauczysz, będzie prezentem nie tylko dla Twoich dzieci, ale także dla Twoich rodziców, dziadków i wszystkich innych pokoleń, które były przed Tobą, czy one jeszcze żyją, czy już nie. 3. Skąd pojawia się w nas ruch niesienia tego, co ciężkie za innych? Z poziomu systemowego to jest zupełnie naturalny zapis, który pomagał przez tysiące lat przeżyć w plemionach i w stadach, ale też w większych społecznościach rodzinnych. Kiedyś dzieci na przykład wychowywano wielopokoleniowo, dzisiaj para, która ma nowe potomstwo. Może zatrudnić opiekunkę, jest samodzielna finansowo, ale ten zapis wewnętrzny, że potrzebujemy żyć stadnie, cały czas w nas jest. I to jest poziom systemowy tego, dlaczego bierzemy ciężar za innych. A wynika on z tego, że kiedy żyło się wspólnie, razem, w kilkanaście osób pod jednym dachem, to wtedy, kiedy jednej osobie robiło się ciężko, inne też to odczuwały. I niosły ten ciężar razem z nią, próbując go jak najszybciej rozwiązać, żeby innym osobom też zrobiło się lżej. Ten zapis pracuje w nas cały czas do dzisiaj. Więc, jeżeli funkcjonujesz w jakiejś społeczności, na przykład w pracy, i współpracujesz z jakimś zespołem, to możesz mieć taką tendencję, żeby nieświadomie z tego poziomu zapisu systemowego. Udźwignąć za jednego z zespołu, koleżankę, kolegę, to, co jest dla niego albo dla niej za trudne, żeby cały zespół na tym zyskał, bo wtedy tobie też zrobi się lżej. Kolejny powód tego dźwigania za ciężkiego i ten właściwie najważniejszy powód, także systemowy, to jest ratowanie naszej mamy. I to jest zupełnie podświadomy odruch, który powstaje jeszcze w czasie życia prenatalnego, od samych początków tworzenia się tego życia, od pierwszych godzin po zapłodnieniu. Dlaczego? Dlatego, że kiedy nie przeżyje mama, nie przeżyje dziecko. Więc każdy stres, każdy ciężar, każda sytuacja zagrożenia życia mamy, każda sytuacja skrajnie trudna emocjonalnie. Wpływa na dziecko w taki sposób, że ono, chcąc podświadomie uratować mamę ze wszystkiego, co ciężkie, oddaje jej swoje zasoby, swoją energię i zapisuje jednocześnie w tworzących się układach, układzie nerwowym, krwionośnym, na poziomie somatycznym, jak wyglądają relacje z innymi. I dokładnie w taki sam sposób wchodzi później, jako dorastający nastolatek, Także już jako dziecko, ale także jako dorosły, w relacje z innymi, i te bliskie, i te dalsze. Jeżeli dziecko musiało unieść za mamę zbyt dużo albo bardzo dużo, to dokładnie w ten sam mechanizm będzie wchodzić w relacjach z innymi ludźmi. Na przykład z partnerem, na przykład z szefem, na przykład z koleżanką z pracy. Jakie to ma konsekwencje? 4. Tutaj powiem kilka słów o tych konsekwencjach właśnie. Kiedy dźwigamy za innych za dużo, za partnera, za szefa, za wspólnika, jeżeli go masz, za rodzeństwo, rozwiązując wszystkie problemy dotyczące rodziców, na przykład ich choroby, ich długów, ich trudnej sytuacji zdrowotnej, samemu. Wtedy ta druga osoba, która jest z tobą na równi albo jest powyżej ciebie, będzie czuła się zobligowana do tego, żeby ci wyrównać to, co za nią bierzesz. Ale są takie sytuacje i są takie ciężary, których dorośli ludzie nie chcą oddawać chcą do nich stawać sami. W takiej sytuacji. To, co udźwigniesz za kogoś, za szefa, za rodzica, za starsze rodzeństwo, będzie powodowało, że relacja z tą drugą osobą będzie się rozpadać. Nikt starszy od ciebie rangą nie pozwoli ci, czy świadomie, czy nieświadomie, zazwyczaj dzieje się to podświadomie, udźwignąć za siebie swoich ciężarów. Ale też, jeżeli jesteś z kimś na równi, czyli na przykład tworzysz z kimś relację partnerską, gdzie partnerzy powinni być na tym samym poziomie, twój partner, kiedy dźwigasz za niego za dużo, zacznie się odsuwać. Ty będziesz się jeszcze bardziej przysuwać, bo będziesz mieć potrzebę być blisko, więc będziesz dźwigać za swojego partnera jeszcze więcej i jeszcze więcej, a on będzie jeszcze bardziej od ciebie uciekać. Efektem tego zawsze jest kryzys, bo do pewnego momentu jesteśmy w stanie funkcjonować w takim układzie, gdzie bierzemy za kogoś za dużo, a on jest z nami dalej, we w miarę bliskiej relacji. Kiedy przychodzi kryzys, odsunięcia się kogoś dla nas ważnego od nas na naprawdę dużą odległość, wtedy zaczynamy się zastanawiać dopiero, co zrobiliśmy nie tak. Ale bardzo rzadko przychodzi to do głowy moim klientom, że oni dali za dużo. Bo jesteśmy nauczeni w naszych społeczeństwach, że im więcej dajemy, tym inni powinni być z nami szczęśliwsi. Nic bardziej błędnego. Na poziomie podświadomym i na poziomie systemowym. Jeżeli ktoś dostaje od ciebie za dużo, nie będzie w stanie tego wyrównać i udźwignąć, i odsunie się. 5. W jakich miejscach nasza podświadomość, czyli zbierane przez tysiące lat odruchy na poziomie wszystkich układów w naszym ciele układu nerwowego, krwionośnego, limfatycznego, wydalniczego, pokarmowego współgrających ze sobą są połączone. Z zapisami systemowymi. To, co systemowo zostało pokazane światu przez Bertha Hellingera, zebrane przez Bertha Hellingera, jest właśnie tym zapisem podświadomym. Bert Hellinger zebrał z wielu różnych systemów terapeutycznych, ucząc się i jeżdżąc po świecie do różnych terapeutów. I od różnych terapeutów. Wszystko to, co w naszej podświadomości pracuje dla naszego dobra, dla naszej ochrony, dla naszego rozwoju i dla naszego podążania do przodu. Każdy system ma swoje własne zapisy, które są charakterystyczne dla danej rodziny. Ale system. To są też wszyscy ludzie na Ziemi. I na tym poziomie, przez setki tysięcy lat ewolucji, wykształciły się konkretne odruchy, które pozwalają w tych warunkach atmosferycznych, pogodowych, w tych warunkach, jakie mamy tutaj na naszym globie, aby żyło nam się jak najsprawniej, jak najzdrowiej i jak najbezpieczniej. Wszystkie zapisy systemowe dotyczące przechodzenia przez kryzys i wychodzenia z niego są w pełni połączone z podświadomością. Dlatego każdy sposób pracy z kryzysem jest po części i na poziomie podświadomym, i na poziomie systemowym, uwalniający dla każdej osoby, która zaczyna z tym kryzysem pracować. Praca systemowa nie jest czymś wyrwanym z kontekstu naszego codziennego życia. W pełni współgra z każdym Twoim odruchem i każdą Twoją potrzebą. Im głębiej dotrzesz do swoich potrzeb serca, im lepiej skontaktujesz się ze swoim ciałem, tym lepiej przejdziesz przez kryzys i tym więcej z niego wyniesiesz jako lekcja. 6. Jak najlepiej wyjść z kryzysu i zastoju, żeby przekuć go na zasoby, a tak naprawdę, żeby odnaleźć to, co utknęło, to, co się zamroziło, to, na co nie patrzyliśmy, a woła do nas z tego poziomu sytuacji kryzysowej jako nasz zasób, zamrożony zasób. Jest kilka ważnych elementów w konkretnej kolejności. Na które trzeba zwrócić uwagę i przez które trzeba przejść, żeby to, co jest zamrożone i to, co utknęło na naszej drodze życiowej, móc po raz kolejny odnaleźć dla nas i zacząć z tego na nowo korzystać. Pierwsze, co jest najważniejsze do zrobienia, kiedy przychodzi kryzys, to przestać się oszukiwać, że jest dobrze czyli musisz pozwolić sobie na to, żeby poczuć w sobie co przestało działać i jak jest ci trudno. Zazwyczaj w sytuacji kryzysowej odwracamy głowę od tego co trudne, ale też odcinamy się od czucia ciała. Zrób wszystko, żeby pozwolić sobie poczuć swoje ciało. Może czas pójść na rower. Może warto pójść do lasu na spacer. Może warto usiąść nad brzegiem morza, jeżeli masz do niego blisko. I pozwolić sobie synchronizować się z tym rytmem fal, który od zawsze płynie w taki sam sposób, kojąco. I będzie dalej płynąć. Tak jak wszystkie płyny w Twoim ciele, które szukają homeostazy. Kiedy pojawia się zastój, a synchronizujesz się na przykład z płynącą wodą, pozwoli, żeby ten zastój powoli zaczął się. Rozpływać, i zaczniesz wtedy czuć. Może warto pójść pobiegać, może warto wsiąść do samochodu i wykrzyczeć, jadąc samochodem, to, co utknęło ci w gardle. Ważne jest, żeby ruchem ciała wprowadzić ruch na poziomie zastoju w Twoim ciele. Jeżeli zaczniesz się już dobierać do czucia. Ciele. Jeżeli Twoje ciało zacznie się rozmrażać, to ważne jest tutaj, aby znaleźć w ciele, które miejsca najbardziej wzięły na siebie to zamrożenie i popracować z tym zamrożeniem. Rzadko kiedy moi klienci umieją pracować z tym sami. Dobrze jest wtedy pójść do kogoś. Kto z boku, fachowym okiem, ale też dysponując konkretnymi zasobami technicznymi pracy z drugim człowiekiem, pozwoli na to, żeby to ciało wyprowadzić z zamrożenia. Służy do tego bardzo wiele różnych technik. Praca systemowa jest do tego idealna, ale można popracować też oddechem można popracować z trenerem personalnym, który jest też coachem mentalnym. Można pójść do kogoś, kto przeprowadzi cię przez techniki biodynamiczne pracy z ciałem. Znajdź kogoś, jeżeli poczujesz, że sama albo sam nie jesteś w stanie pójść dalej. I rusz swoje ciało. Kolejnym elementem, kiedy już poczujesz swoje ciało, jest poczucie tej siły, która zamroziła się w tobie, która utknęła w jakimś miejscu. I kiedy zaczniesz uwalniać i rozmrażać swoje ciało, poczujesz tą moc. I kiedy ją poczujesz, bardzo ważnym elementem tutaj i kolejnym podpunktem działania jest to, aby tą moc ukierunkować w jakiś obszar Twojego życia, który potrzebuje tej mocy najbardziej. Mamy do podziału nasze 100% energii. Jeżeli kawałek z tego 100% utknie gdzieś, zamrożony w trudnych emocjach i przeżyciach na poziomie Twojego ciała, to zawsze jakiś obszar Twojego życia zacznie na tym tracić. Ale kiedy odzyskasz ten pakiet energii, potrzeba Twojego ciała, by ukierunkować ten tor energii tam, gdzie go zabrakło, tego przepływu, jest ogromna. Wtedy kolejnym etapem jest usiąść, wypisać te obszary Twojego życia. W których cokolwiek nie działa i zacząć angażować się tam bardziej. Może to jest Twoja praca, może to są jakieś projekty, które utknęły jakiś czas temu, kiedy przechodziłaś albo przechodziłeś przez trudne emocje. A może teraz tak masz, że przez rozstanie z partnerem, kryzys finansowy pojawił się jakiś zastój emocjonalny w Tobie, zamrożenie w ciele i ten obszar od niedawna podupada. Kiedy odzyskasz swój potencjał energetyczny do 100%, zajmij się tymi miejscami, które odkładałaś albo odkładałeś na bok, albo które same się odłożyły, bo nie miałaś albo nie miałeś do tego dostępu ani siły. Kolejne, co warto jest zrobić, to zaopiekować się sobą i ustanowić plan działania. Plan działania codziennego dbania o siebie, ponieważ każdy kryzys przychodzi. Wtedy. Kiedy zapominamy o sobie, biorąc na siebie ciężary innych z naszych systemów, w sytuacji, w której odzyskujesz swoje siły, kiedy zaczynasz dopieszczać wszystkie miejsca w swoim życiu, które tego potrzebują na co dzień, warto jest taki plan ustanowić i umówić się ze sobą, wywieszając ten plan na przykład na lodówce. Albo w sypialni w takim miejscu, które będzie widoczne dla Ciebie codziennie, że codziennie dasz sobie świętą godzinę, żeby ten obszar, który ostatnio, kiedy przyszedł kryzys, najbardziej podupadał, będzie teraz najbardziej przez ciebie dopieszczany. Ale warto jest też umówić się ze sobą, że inne obszary Twojego życia nie stracą na. Zapraszam Cię na krótką wizualizację, która pozwoli Ci wyjść z utknięcia, jeżeli w nim jesteś. Usiądź sobie wygodnie, tak wygodnie, żebyś czuł albo czuł się komfortowo. Jeżeli siedzisz w fotelu, to oprzyj się, ale nie odchylaj za bardzo pleców do tyłu, ani nie zginaj się do przodu, bo wtedy twój przepływ powietrza przez kolejne przepony i powłoki brzuszne będzie zablokowany. Więc usiądź tak, żeby ci się swobodnie oddychało. Oprzyj stopy na podłodze, stabilnie, nie krzyżując rąk ani nóg. Zamknij powoli oczy. Aj, skup się na swoim oddechu. Ułóż język na górnym podniebieniu, wtedy rozluźnią się Twoje stawy szczękowo-skroniowe. Zacznie rozluźniać się też kark i cała obręcz barkowa. Kiedy skupisz się na swoim oddechu. Wsłuchuj się tylko w niego, w jego rytmiczne wpływanie i wypływanie z Twojego ciała. Pozwól sobie też na chwilę uważności na to, co wyciąga Cię z tego procesu. Może to są jakieś dźwięki na zewnątrz, za ścianą, na dworzu? Może to są jakieś tematy ważne dla Ciebie, do których ucieka Twoja głowa, Twój mental? Pozwól sobie na chwilę się z tym przywitać. Poczuć, że to jest dla ciebie ważne i nie uciekasz od tego, ale teraz pozwalasz sobie zająć się przez chwilę sobą. Może Twoja uważność ucieka do kogoś, do partnera, do wspólnika, do osoby. Która jest uczestnikiem Twojego zastoju albo utknięcia. Wyobraź sobie, jeżeli masz na to w sobie zgodę, cały czas swobodnie oddychając, że ta osoba albo te osoby siadają koło Ciebie. I że mogą przez ten proces, przez który przechodzisz teraz, ty także pozwolić sobie przejść. Jeżeli twój oddech powoli już się wyciszył i możesz poczuć to w swoim ciele, no po kilku minutach spokojnego oddychania z zamkniętymi oczami, ten proces zadziewa się zupełnie naturalnie. Pozwól sobie poczuć mocniej swoje ciało, czyli skupić swoją uważność na tym sensorycznym aspekcie odczuwania siebie. Poczuj swoją skórę, poczuj swoje mięśnie. Poczuj swoją głowę od samego czubka, poprzez mięśnie twarzy, uszy, brodę, kark, szyję. Potem spłyni uważnością do swoich ramion, potem do przedramion. Poczuj swoje plecy, klatkę piersiową, cały czas swobodnie oddychając. Poczuj swoją jamę brzuszną, swój pas miednicy, pośladki, uda, kolana, łydki, kostki i stopy. I pozwól sobie też poczuć wdzięczność do całego swojego ciała. Za to, że ci służy najlepiej jak potrafi. I oddychając spokojnie, swobodnie, na tyle, na ile jesteś w stanie poczuć tą swobodę w ciele. Pozwól sobie poczuć te miejsca, które są w ucisku albo zablokowaniu. Poczuj je. Postaraj się je czuć, a nie o nich myśleć. Czuć oddechem, czuć percepcją. Jeżeli takich miejsc jest kilka, to znajdź jedno, które woła najmocniej. I tam zacznij wlewać swój oddech. Tak jakby tam były twoje płuca. I spróbuj wyobrazić sobie Uruchamiając swoją wyobraźnię wewnętrzną, do czego mogłabyś albo mógłbyś porównać te odczucia zacisku, ciężaru, ucisku, zastoju? Pozwól sobie swobodnie, powoli oddychając, poczuć, czy w tym miejscu jest więcej zimna, zamrożenia. Czy więcej gorąca niż w innych miejscach ciele. I wlewając w to miejsce swój oddech, pozwól sobie też poczuć, jak chciałabyś albo chciałbyś czuć to miejsce. Jak potrzebujesz tam mieć? Może potrzebujesz, jeżeli jest tam zimno, poczuć ciepło. Więc jaką jakość można by było tam wlać, żeby zrobiło się cieplej? Może razem z oddechem warto byłoby wlać tam. Promienie słoneczne. Ciepło letniego powiewu wiatru. Ciepło, które czujesz na twarzy zawsze na wiosnę, kiedy wychodzą pierwsze promienie słońca, zapowiadające, że odchodzi zima. A może jeżeli w tym miejscu, które teraz przykuło Twoją uważność, jest za gorąco, potrzebowałabyś albo potrzebowałbyś wlać z oddechem strumień wody źródlanej, orzeźwiającej, wychładzającej, może odświeżający powiew wiatru. A może jakąś inną jakość, która akurat tobie kojarzy się z wychłodzeniem i wyciszeniem nadmiaru gorąca. Pozwól sobie oddychać spokojnie w to miejsce, na którym skupiasz swoją uważność. A jeżeli to miejsce jest odczuciem ciężaru, to sprawdź, co mogłoby sprawić, żeby ten ciężar stamtąd zniknął. Może potrzebowałabyś albo potrzebowałbyś go roztopić, może rozłupać, jeżeli on kojarzyć się z jakimś ciężkim głazem albo kamieniem. Może mogłabyś, albo mógłbyś, wyjąć ten ciężar i odłożyć na bok, wrzucić do przepaści, do oceanu, oddać komuś. Pozwól sobie, aby Twoja podświadomość przyniosła Ci najlepsze rozwiązanie na uwolnienie tego, co teraz odczuwasz. W zależności od Twojej własnej potrzeby. Możesz tą wizualizację powtarzać sobie przez kilka kolejnych dni, pamiętając o tym, że nowe neuropołączenia czyli zapisy w nas dotyczące nowych jakości, tworzą się od siedmiu dni do trzech tygodni. Możesz oddychać tymi obrazami, zawsze kiedy obudzisz się rano, przez minutę, dwie. Możesz nimi oddychać wieczorem tuż przed zaśnięciem, żeby móc poczuć się tak, jak czujesz się teraz, lżej i swobodniej. I pozwól sobie też, kiedy otworzysz za chwilę oczy wziąć kartkę, kolorowe ołówki, kredki, może flamastry i narysować tą nową jakość, która jest Ci potrzebna w tym miejscu, z którego przed chwilą uwalniałaś albo uwalniałeś zastój. Pamiętając o tym, że kiedy Nasza podświadomość z otwartym sercem dąży do jakiegoś celu. Cały wszechświat i cały nasz system rodowy, który za nami stoi, wspiera tą drogę, popychając nas niejako do przodu, do tego, co jest dla nas ważne. Weź głęboki oddech tym wszystkim, co zobaczyłaś, zobaczyłeś, poczułaś, poczułeś. Weź jeszcze jeden głęboki oddech. Taki, który przepłynie od czubka głowy, przez całe Twoje ciało, przez serce w dół do stóp. I weź jeszcze jeden głęboki oddech. Wdech nosem, wydech ustami. Woli otwórz oczy, wróć do miejsca, w którym siedzisz. Poczuj jeszcze raz swoje ciało. Wróć w swoim tempie i poszukaj w sobie wdzięczności dla swojego ciała, że ono chroniło Cię i chroni zawsze wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Dziękuję Ci pięknie za kolejne spotkanie. Do zobaczenia gdzieś po drodze, może na sali warsztatowej, może online. Do zobaczenia.